Czy Kranken Kass refunduje zabiegi wszczepienia implantów? Czy mogę przyjechać do Polski i od razu się leczyć? Czy muszę przejść wcześniej jakąś złożoną procedurę? Kiedy otrzymam zwrot środków za leczenie? Leczenie w innym kraju to żadna nowość dla mieszkańców zza naszych zachodnich granic. Od wielu lat trafiają do mnie pacjenci z zagranicy. Krajem, skąd pochodzi najwięcej z nich, są Niemcy. Wynika to głównie z wyższych kosztów leczenia w Niemczech, ale także z tego, że w Polsce wielokrotnie standardy tego leczenia są lepsze. Nic więc dziwnego, że branża turystyki medycznej się rozwija, a polscy lekarze mają coraz więcej pacjentów innych narodowości. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Najczęściej na zabiegi w Polsce decydują się pacjenci wymagający złożonego leczenia. To zrozumiałe, ponieważ w takim przypadku różnice w kosztach mogą okazać się bardzo duże, porównując do tego, ile kosztowałoby to samo leczenie w kraju ich zamieszkania. Co więcej, polska stomatologia ma bardzo dobrą renomę na świecie i jest doceniana przez pacjentów oraz niezależne organizacje oceniające standardy leczenia. Ponadto leczenie za granicą może być wykonywane w ramach rodzimego ubezpieczenia czy być finansowane z dotacji. Warto jednak z regulaminem tych rozliczeń zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. W tym odcinku skupimy się na zasadach obowiązujących u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech występuje podział procedur na dwie kategorie: protetyczne, korony, mosty, protezy, implanty oraz zwykłe leczenie kanałowe, zachowawcze czy chirurgiczne. Przy leczeniu protetycznym zazwyczaj trzeba zgłosić chęć leczenia za granicą w celu zwrotu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Należy to zrobić wraz z dokumentem przedstawiającym plan leczenia i kosztorysem. Po jego przedstawieniu ubezpieczyciel ma zazwyczaj od kilku dni do 2 tygodni na jego akceptację. To istotny czynnik, ponieważ bez tej akceptacji możesz natknąć się w późniejszej fazie na trudności z uzyskaniem zwrotu. Na tym etapie otrzymasz też informację, jaki procent zabiegu pokrywa ubezpieczyciel, a jaki ty. Natomiast w przypadku zabiegów mniej złożonych, jak usuwanie zębów czy leczenie kanałowe lub zachowawcze, często ubezpieczyciele nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Wystarczy dostarczenie rachunku już po jego wykonaniu. Warto jednak wcześniej zweryfikować, czy leczenie, jakie chcesz wykonać, jest akceptowane przez ubezpieczyciela, ponieważ nie zawsze ma to miejsce w przypadku zabiegów refundowanych. Zazwyczaj niestety w przypadku Państwowej Kasy Chorych nie obowiązuje zwrot za zabieg wszczepienia implantów. Co więc musisz zrobić, aby móc skorzystać z dofinansowania na leczenie rekonstrukcyjne protetyczne? Jak przejść ten cały proces? Na początku zalecamy umówić się na konsultację w gabinecie. Lekarz musi przeprowadzić serię badań, aby móc przygotować jak najbardziej dokładny plan leczenia. Sytuacja przypomina tu trochę budowę domu. Najpierw musi powstać projekt, a dopiero później można wbijać łopatę. Po konsultacji przygotowujemy plan leczenia, a nasi opiekunowie pacjenta zajmują się przygotowaniem pełnej dokumentacji dla Twojego ubezpieczyciela. Po weryfikacji dokumentów i uzyskaniu informacji o poziomie dofinansowania możemy przystępować do wykonywania zabiegów. Zwykle leczenie w pierwszym etapie musisz sfinansować samodzielnie, a dopiero po jego wykonaniu na podstawie wystawionego przez nas rachunku otrzymujesz zwrot. Pozytywne jest to, że często leczenie jest kilkuetapowe i każdy etap można rozliczać z ubezpieczycielem zaraz po jego wykonaniu. Nasz zespół już od wielu lat obsługuje zagranicznych pacjentów. Doskonale rozumiemy oczekiwania i wyzwania, z jakimi możesz się zmierzyć. Zdajemy sobie sprawę, jak uciążliwe potrafią być formalności. Ja sam ich nie znoszę. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Ciebie z nich maksymalnie odciążyć. Właśnie dlatego przygotowujemy profesjonalne plany leczenia oraz kosztorysy, a także wystawiamy rachunki zgodnie z obowiązującą w Niemczech klasyfikacją zabiegów stomatologicznych. Jest to niezbędne do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wykonane leczenie. Jeśli istnieje taka potrzeba, każdy dokument możemy wystawić w języku niemieckim. Bardzo ważnym udogodnieniem wpływającym na decyzję o podjęciu u nas leczenia
jest możliwość skorzystania z pomocy dedykowanego opiekuna pacjenta, będącego ogromnym wsparciem zarówno dla pacjenta, jak i dla zespołu lekarzy wykonujących leczenie. Rolą opiekuna pacjenta jest wsparcie merytoryczne oraz mentalne od pierwszej wizyty w gabinecie do zakończenia leczenia. Dzięki niemu możesz mieć świadomość, że zawsze możesz się zwrócić do doświadczonej osoby, która służy Ci pomocą. W przypadku pacjentów z Niemiec dodatkowym udogodnieniem jest wsparcie w kontakcie z ubezpieczycielami w kwestii rozliczeń. Opiekun pacjenta może zająć się wszystkimi formalnościami, dzięki czemu Ty możesz skupić się tylko i wyłącznie na swoim zdrowiu. Wszystkie kwestie związane z tłumaczeniem dokumentów, wypełnianiem niezbędnych procedur czy zaplanowaniem wizyt w najbardziej optymalny sposób są po stronie opiekuna pacjenta. Co zrobić, aby wykonać leczenie z ubezpieczeniem Krankenkasse w Polsce? Najważniejszym krokiem jest weryfikacja, czy Twój ubezpieczyciel honoruje wykonanie leczenia w Polsce. Tutaj uspokajam, że nasz opiekun może to zrobić za Ciebie. Ponadto moje doświadczenie pokazuje, że zdecydowana większość ubezpieczycieli, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych, akceptuje oraz zwraca koszty leczenia wykonanego w Polsce. Na początkowym etapie warto jednak sprawdzić dokładnie, jaką masz umowę z ubezpieczycielem, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że sposób rozliczania zabiegów jest zależny od tego, jakie leczenie jest wykonywane. Podsumowując, wybierając gabinet, w którym chcesz wykonać kompleksowe i profesjonalne leczenie oraz uzyskać dofinansowanie od zagranicznego ubezpieczyciela, sprawdź, czy gabinet ten oferuje Ci indywidualnie dla Ciebie przygotowany plan leczenia dla niemieckiego ubezpieczyciela, obsługę w kilku językach, wyspecjalizowany zespół doświadczony w prowadzeniu kompleksowego leczenia, leczenie w oparciu o najlepszej jakości materiały, znieczulenia oraz technologie, dzięki czemu przebiega ono nie tylko przewidywalnie, ale również w komfortowych warunkach. Uwzględnienie Twoich indywidualnych potrzeb, jak aspekty logistyczne czy czasowe, np. poprzez stały kontakt z opiekunem pacjenta, co ma wpływ na zmniejszenie do minimum ilości wizyt i pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Praktycznie zero formalności. Ty masz się zgłosić na konsultację, a wszystkie formalności związane z rozliczeniem leczenia wykonanego w Polsce są po stronie zespołu współpracującego z kliniką. Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę, wybierając gabinet, w którym będziesz się leczyć? Szybki dojazd. Dzięki samolotom z wielu niemieckich miast do Katowic lub Krakowa można się dostać w nieco ponad godzinę. Co więcej, rezerwując wcześniej bilety, zazwyczaj można je zakupić w bardzo przystępnej cenie. Minimum formalności. Powinieneś czuć się w pełni zaopiekowany i nie martwić się żadnymi zbędnymi formalnościami. Gabinet powinien zapewnić Ci indywidualnego opiekuna, który pomoże wypełnić wszystkie dokumenty, a następnie wyśle je do Twojego ubezpieczyciela. Komfort na każdym etapie. Gabinet powinien zapewnić Ci wsparcie w aspektach logistycznych i administracyjnych, aby Twój pobyt w Polsce przebiegał maksymalnie komfortowo. Przejrzystość planu leczenia. Oczekuj zawsze przejrzystych warunków dotyczących leczenia. Już podczas wizyty konsultacyjnej dowiedz się, ile będzie trwać oraz kosztować leczenie. Pozwoli Ci to na dokładne zaplanowanie wydatków oraz kolejnych przyjazdów do Polski na wizyty. Kompleksowość zabiegów. Gabinet, który wybierzesz, powinien mieć w swoim zespole lekarzy ze wszystkich dziedzin stomatologii, np. implantologa, protetyka, endodontę, ortodontę. Tylko wtedy możesz mieć pewność, że przejdziesz kompleksowe leczenie, którego efekty zapewnią Ci piękny uśmiech oraz komfort w spożywaniu pokarmów bez konieczności poprawek. Jeśli chciałbyś skorzystać z leczenia w naszym gabinecie ze wsparciem rozliczenia od niemieckiego ubezpieczyciela, już dziś umów się na bezpłatną konsultację z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.